No siemaneczko, właśnie wyjechałem z pracy. Jak widzieliście pewnie wideo, że tam jadłem ser biały. To teraz zrobię burgera. Czyli będę potrzebował mięso, cebulę, ogóra, jalapeno, masło klarowane, pepperoni, boczek, paprykę, pomidora, sałatę, no i ser oczywiście. I pokrótce jak to zrobię. Podsmażę najpierw cebulę troszkę, po czym dodam ją do mięsa, do zimnego mięsa, czyli podsmażę cebulę, zdejmę ją z ognia, ona troszkę ostygnie, na maśle klarowanym ją podsmażę, ona trochę ostygnie, dodam ją wtedy do mięsa, do tego dodam jajko, sól, pieprz, no oczywiście wiadomo, jajko, no jajko tylko, sól, pieprz. Zrobię z tego, uformuję burgery, 2 albo 4, zobaczymy jak będzie mi wychodziło, ale myślę, że zrobię 2 trochę grubsze, no chociaż zobaczę jak wyjdzie w praniu, bo jeszcze nie robiłem. I tak, boczek też podsmażę osobno, później położę jedno na drugie, położę ser na to i tyle z ciepłych rzeczy, później pepperoni. Albo też podsmażę. No nie wiem zresztą, okaże się wszystko, co będę przedłużał. Patrz ta. No i masło klarowane już wrzucone. Roztopi się. Dodam cebulę. Już tu mam wcześniej ją pokrojoną. Ale to zupełnie przypadkowo. Także to dodam, podsmażę. Oczywiście cebulę solimy. Będzie słodsza, lepsza. No i cebula troszkę zeszklona. Nie przesadzamy, bo to i tak wejdzie do piekarnika z powrotem. Tutaj mięso wrzuciłem do miski, jedno jajko dałem, osolę, opieprzę to i wrzucę cebulę. Dobra, takie coś mniej więcej wyszło, ale dodam sobie jeszcze chili flakes, są takie chili suszone, kawałeczki małe, oregano, majeranek i paprykę słodką. Dodam sobie, będzie lepiej, nie tyle pożywniej, co w smaku będzie lepiej. Majeranek. Oregano jeszcze nie otworzone. Chili flaki. Oj, dobra, będzie ostro. No, rozładował mi się telefon podczas kręcenia. To na czym stanęło? Że smażyłem. No to smażyłem, dołożyłem bekon do piekarnika, on już zaczął się robić, po czym na bekon położyłem to pepperoni, na to pepperoni położyłem to gelapino, te małe papryczki, na gelapino położyłem ser i dałem do piekarnika, wygląda to tak, on już jest chłodny, no nie jest zimny, ale chłodny jest, no i to do pracy wezmę, wyszły mi 4, 2 już zjadłem. Do pracy i w pracy będę składał to jako burgera, czyli najpierw dam sałatę, potem dam paprykę, żeby nie parzyło w ręce, ani żeby nie przemiękało szybko, to na papryce będzie leżało. Na paprykę dam ogórka, pomidora no i drugą część sałaty dam na górę i to będzie zamiast bułki ta sałata. No i 2 takie będę miał. Oczywiście do osobnego opakowania to spakuję, żeby do mikrofalówki sobie w pracy wsadzić. No i warzywa do osobnego, no wiadomo, żeby ich nie grzać. No, także mam nadzieję, że ta pierwsza część się nagrała, bo mi się rozładował telefon w trakcie. Jak się nagrała, to widzisz to wideo, a jak się nie nagrała, no to nie będę wrzucał końcówki, albo zobaczymy. No, także pozdro siema, a jutro wrzucę kolejny jakiś film, co będę robił na kolejny dzień do pracy lub po pracy do jedzenia. Także siema, narka, pozdro, hej. Sałata, papryka, pomidor, ogórek, mięso do burgera, boczek, ser, pepperoni, gelapino i majonez. I to jest moja bułka.
Łapię go, tak, i wpieprzam. A tu drugiego. I do pracy jeszcze też mam takie dwa. Czy to nie jest dobre? Czy to nie jest dobra dieta?